Cześć wszystkim, ja jestem Michał aka Pomidorowy.pl, a wy oglądacie Zagrajmy w Daxter, albo po prostu Let's Play z Daxtera. Tym razem kontynuujemy sobie już 12 września, czyli Justyny już z nami nie ma niestety. Wielka szkoda, serduszka i znak, że tak powiem, znicza dla Justyny, bo jej nie ma. I tak. Skończyliśmy ostatnio na tym, że w końcu koszmar sprzed 2 lub 3 lat udało mi się ukończyć, czyli tamtą misję, sami wiecie gdzie. Ponadto dostaliśmy się teraz do Strip Mine, czyli właśnie w... Jesteśmy teraz w Strip Mine, czyli w lokacji z Jacka 2, aczkolwiek ona to zupełnie inaczej wygląda niż w Jacku 2. Mamy również... Mieliśmy konfrontację z High Queen 1, mieliśmy Train Chase oraz byliśmy w Transit System, gdzie tam praktycznie byliśmy w tytułowym metrze. I mamy obecnie 4/8 Iko kryształów zebranych. Myślę, że to jest całkiem spoko liczba, aczkolwiek trochę żałuję, że ostatnio skończyłem przez ograniczenia czasowe, wiecie, w połowie jakby tej misji, bo ja zawsze mam z reguły coś takiego, że wolę wszystkie misje od razu zrobić, niż żeby, wiecie, tak kończyć w połowie i teraz zaczynać tą drugą połowę. No ale czasami niestety nie można inaczej. Tutaj w ogóle jest fajne rozmieszczenie tych Precursor Orbów, że one są tak wszystkie w takim kółeczku obok siebie. Oczywiście już sobie testowałem i według tego, co tutaj udało mi się uzbierać, to będę miał lightowo 100%. Czy to z Gold Gemów, czy to jakby z Precursor Orbów, więc... O, widzicie, udało się nawet mi tutaj tak fajnie dostać. Teraz lecimy z tymi, kurde, metalheadami. Muzyka w sumie jest tutaj jak najbardziej spoko, aczkolwiek ja mam coś takiego wyjątkowo z Daxterem. Pewnie dlatego, że ta gra też ma na tyle spokojny soundtrack, że tak mam, takie odczucia mam. Ale mam coś takiego, że po prostu jak ten soundtrack się tak lupuje, tak się zapętla, to mnie po prostu czasami zaczyna to drażnić, nie? Że zbyt dużo razy słyszę to samo, nie? A to jest typowo tylko z Daxterem, tak? Jak z innymi grami tak nie ma, to tak z Daxterem, że tak powiem, mam tak prawie że cały czas. I nie mówię, że to jest oznaka tego, że soundtrack jest jakiś zły czy coś. Ale po prostu tak jakoś mam. Ten soundtrack jest po prostu za spokojny jak dla mnie. To jest moje zdanie, nikt się nie musi oczywiście z nim zgadzać, ja nigdy nie zmuszałem nikogo do do tego, żeby ktoś miał takie samo zdanie jak ja, oczywiście, of course. No i dobra, 49, ładnie. Tutaj gdzieś pamiętam, że był jeden Precursor Orb. Tam chyba właśnie, no tak, 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 tam trzeba było lecieć. Proszę bardzo, 50 na 50. Mówiłem, że się uda. Daliśmy czadu, że tak powiem. Dobra robota, czadowa robota, moi drodzy. Ale ogólnie powiem wam szczerze, że ta lokacja w Strip Mine mi się również podoba bardzo. To jest całkiem fajny koncept tutaj zrobiony, nie? Bo jesteśmy teraz jakby w takiej coś a la jaskini? Szczerze, ciężko mi jest nazwać, ale widać, że tutaj jakby roboty trwają. Pewnie Baron Praxis tutaj właśnie zarządza tymi pracami technicznymi. Mówię, Haven City w ogóle zupełnie inaczej wygląda te 2 lata wcześniej od tego, co zastaliśmy w Jacku 2. Czy to jest dobre? Cóż, ma to swoje jakby plusy i minusy, jak dla mnie, no. Plusem na pewno jest to, że sporo takich naprawdę fajnych lokacji, których troszeczkę... No, brakuje w Jacku 2. Nie będę tutaj mówił, że nie brakuje, bo jednak sporo jest lokacji w Daxterze, które mogłyby spokojnie również i być w Jacku 2, czy tam nawet w 3. Chociaż prędzej w 2, bo w 3, no nie ukrywajmy, 3 bardzo mocno zmodernizowała Haven City. Teraz pytanie, czy gdybym zrobił tak, jak przed chwilą zrobiłem, to czy by cokolwiek mi się tutaj... A, dobra.
Musimy tak czy siak wrócić, bo gold gemy się nam nie zapisały. No tak. 25 na 30. To jest śmieszne, bo Precursor Orby tobie się zapisują, ale gold gemy już niekoniecznie. I to takie, nie wiem, dla mnie dziwny system trochę. Zanim ktokolwiek powie, Pomidor, ty jak zwykle narzekasz. Wiem, Daxter jest dla ciebie średnią gierką, to po co jest to narzekanie? Jezu, ja tylko wyrażam swoją opinię, no dla mnie to trochę dziwne jest, no bo... Jak już wszystko, to powinno się wszystko zapisywać, a nie tylko, powiedzmy, coś, co tam gra sobie chce, żeby było zapisane. No, to taka moja, wiecie, luźna pogadaneczka na ten temat. Powiedzicie, tych metalheadów też da się jakby bez stracenia HP zarżnąć, ale no niestety. Nie zawsze się udaje. Jakbyście jakieś wiercenie w tle słyszeli, to bardzo serdecznie przepraszam, sąsiad gdzieś tam dwa piętra wyżej stwierdził, że będzie wiercił, no to cóż. Nie mam prawa mu bronić. Ta w ogóle muzyka to trochę taka, nie wiem, odnoszę wrażenie, jakby to taka faraonowa muzyka była. Wiecie, taka egipska. No, widzicie, udało się teraz. Nice one. 28 na 30. I wiem, gdzie mniej więcej są te dwa metalheady, tak więc... Mamy pewne, że strip mine będzie zrobione na 100%. Jestem ciekaw, czy do strip mine będziemy tutaj wracali, bo akurat tego nie pamiętam. Wiem, że gierkę raz udało mi się prawie do końca przejść, aczkolwiek, no mówię, nie pamiętam, czy... Do strip mine akurat wracaliśmy. Dobra, jesteśmy teraz tutaj. Pamiętam doskonale to miejsce. Bo tutaj będziemy mieli rozwidlenie w lewo. Aczkolwiek ja chyba sobie spadnę w dół. Bo tam na dole są właśnie te no. Wiecie kto. O, widzicie? Jeden z nich jest to nawet. Z metalheadów. Nie lubię bardzo tego typu metalheadów, nie? Nie lubię, jak one się tak chowają. Te wydry zasrane. Chociaż to wydra raczej nie jest, ale no... Cóż. No i widzicie, 30 na 30, 50 na 50. Total mamy ogarnięty, więc... Tego poziomu już nie będziemy musieli robić na 100%. Nie będziemy musieli do niego wracać, tak więc... Możemy sobie go oficjalnie pominąć. Tutaj widzę, że żeśmy zapomnieli, kurde, co to ma być? A czemu ja w ogóle tutaj pominąłem? Wydawało mi się, że ja tutaj zbierałem tego. Iko kryształ? Ha? Okej. Może faktycznie zapomniałem, może faktycznie jak wtedy robiłem tamtą sesję tego 8 września, no to faktycznie może... Niespecjalnie, ale pominąłem. No, tutaj trochę takie było lekkie odratowanie. I teraz tym oto zjazdem zlecimy tutaj na dół, gdzie będzie już na nas czekał ten farmer. Ale jeszcze z nim sobie nie pogadamy, dlatego że potrzebujemy 8 na 8 Iko kryształów. Czekajcie chwilę. Jestem z powrotem. Musiałem na chwilę tutaj przymknąć drzwiczki, bo pies tam piszczy. W zasadzie to tęskni już za właścicielami. Oj. No. Czasami mam tak, że jakby za mocno pociągnę kabel i wiecie, od razu się słuchawki rozłączają. Trochę tego nie lubię, ale no. Dobra, gdzie jest ten ostatni Iko kryształ? On powinien być jakoś naświetlony. Nie wierzę, że ja go gdzieś, nie wiem, daleko pominąłem. Nawet jak sobie ćwiczyłem, to mniej więcej widziałem, gdzie on jest, ale no. Sorry za myszkę Windowsową, jeżeli ją widzieliście, ale... No wiadomo, to też pokazuje, że z emulatora to nagrywam, a nie z oryginalnej konsoli, jak co po niektórzy. Gdybym miał PS TV takie jak Pixel, to mógłbym sobie to z PS TV nawet nagrywać. Ale ja szczerze mam zamiłowanie do emulatorów, bo ładna grafika jest potem, moim zdaniem. Tak jakbym nagrywał z komputera. Tego tak
Takie odczucia mam. Dobra. Teraz pytanie, gdzie ja ominąłem ten ikokryształ? Ostatni. Właśnie to jest doskonałe pytanie, bo to nie wiem, czy leciało się w tamtą stronę, czy w tą. Może tutaj pominąłem gdzieś. Ale w to wątpię. Bo tutaj byłem. Na sam początek nawet tu polazłem. A, ja wiem, co mogę zrobić. Bo jest jedna tajna rzecz, którą mogę zebrać, aczkolwiek chciałbym, żeby zrobić... O, tam już nawet widzę powłokę, gdzie mamy się mniej więcej dostać, tak więc easy man. Coś chcę wam pokazać, co udało mi się odkryć, gdy sobie ćwiczyłem. Zakolak zresztą jest tego przykładem, bo Zaki jest w stanie to nawet potwierdzić. Więc... bez zbędnego przedłużania lecimy w tamtą stronę. 11 minut już nagrania mamy. Ja myślę, że ta sesja będzie trwała tak jak każda inna, czyli po prostu tak sobie z godzinkę popykamy, bo czemu by nie. I teraz, moi drodzy, tutaj u góry coś jest. Niby pierdoła, ale coś jest. I warto to zebrać. Przynajmniej spróbuję to zebrać. No, i to jest typowe w Daxterze, bo Daxter niekoniecznie chce se tam polecieć. Więc... tam w dużym skrócie jest klatka. Klateczka taka mała. O, widzicie, tutaj pominąłem. Tutaj pominąłem? W czemu w tak lightowym miejscu to po... What? The fuck? Czemu tak? Korci mnie, żeby jeszcze raz tamtą klatkę zebrać, więc dobra, popróbujemy jeszcze tak z dwa razy. No dobra, może raz. Niech będzie jeszcze, to będzie ostatni raz. Jak się nie uda, no to wtedy walić tę klateczkę. No zresztą to jest taki bardziej, nie wiem, dodatek niż coś, co jest naprawdę wymagane, bo to jest opcjonalne. Ja tych opcjonalnych rzeczy staram się nie zbierać wszystkich, bo ja też nie wiem, gdzie one są mniej więcej. Ale no. To, co mniej więcej wiem, to zbiorę, to, czego nie wiem, to po prostu nie będę zbierał i ewentualnie na livestreamie grudniowym z tej gierki, gdzie będziemy po prostu już robili pełne 100% na live'ie z tego save'a, czyli taki tak zwany New Game Plus, tylko że, wiecie, 100%, to jednak tam może wtedy popróbuję coś porobić, bo tam będę miał więcej czasu, a odcinkowo ja chcę, żeby te odcinki nie były też nie wiadomo jak gigantyczne. Dobra, wiecie co, wrócimy sobie tutaj któregoś razu. Nie traćmy czasu bezsensownie, bo ja myślałem, że jakby tutaj się jakoś w miarę złapie, a się okazało, że jednak nie, więc dobra, walić to. Mamy total zrobiony, mamy 25% gry mamy, mamy, więc po co my mamy jeszcze się tutaj tryhardować? Lećmy. Crystals, you have no idea how much those Haven City suckers are paying for this stuff. Off you go then. No i co? I górnik jest zadowolony. W ogóle ten górnik mi przypomina górnika z Jacka jedynki. Tego, wiecie, tego chudego, nie tego tam grubego z wąsem, co tam, wiecie, poprawiał go z 90 precursor orbami. To ten chudy na 100%. To jest ten chudy z Jacka jedynki. Mówię wam. Na 100%. Another date with Betsy. Don't worry. I had her fixed up. Now you need to go finish the job in Breezy Valley. A, teraz będziemy mieli powrót do Breezy Valley, dlatego że tam mamy pewną rzecz do zrobienia. Mianowicie coś się pojawiło w Breezy Valley. Ale zanim tam jakby się dostaniemy, to spróbujmy zrobić jeden challenge, który możemy już w zasadzie zrobić, bo mamy wystarczającą ilość precursor orbów. Siema Ozmo, mordo wariacie, co tam u ciebie? Ty znowu kurde siedzisz i w sumie nic nie robisz. Typowe jak na takiego starca. Dobra, dobra, to było słabe, suche i żałosne. Dobra, lećmy sobie tutaj na kolejny sen, ponieważ mamy teraz do zrobienia to. Ciekawa sceneria.
Mam tu przy okazji wodę, więc jak trzeba będzie, to się napoję. Na razie nic nie ma, nikt się nie odzywa. Ho, 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 co to za strój, Daxter? Dobra. Znowu z fake golami będziemy tutaj się mierzyć. Więc X i lecimy. Nie cross, tylko X. Ładnie nam idzie. Zero faili. Ale perfekcyjnie poszło, o kurde! Ho, ho, ho! Freedom! Ja pierdziule! Ho, ho, dobrze! Mamy teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasków zdrowia. Albo punktów zdrowia. Whatever. Dobra, ale to była misja opcjonalna, poboczna. My teraz skupmy się na tej właściwej misji, więc... Brace Wally, lecimy do ciebie.